Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i słuchajcie, mamy karty na następny moment w naszym życiu. Oczywiście to nie jest karta dnia, że na przykład na dany dzień, tylko na moment w naszym życiu, to kiedy wejdziesz na ten filmik, poczujesz, że jest dla Ciebie, nieważne jaki będzie rok, to jest będzie aktualne. No i pierwsza karta to jest dziewiątka mieczy, nam wypadła taka. No i to wiadomo, że to jest liczba, 9 jest uznana z numerologów za liczbę mistrzowską. Doprowadzamy wtedy pewne idee do samego końca. I kochani, tak, miecze oznaczają już wolność, bo to jest po prostu karta mieczy. Przeszliśmy przez wszystkie karty, tak? I ta ostatnia karta oznacza wolność. I właśnie ta wolność jest główną treścią tej karty dziewiątki mieczy. Ona jest właśnie wpisana w tę dziewiątkę mieczy. Jest wolnością absolutną, taką, którą my, nasz duch, tak, ludzki, potrzebuje. Nie chce żadnych ograniczeń, żadnych więzów, niczego. Potrzebuje wolności. Nasz duch oczywiście, tak? I wtedy właśnie, gdy ta karta nam staje, to poczujemy, że nie chcemy żadnych więzów, żadnych właśnie zamkniętych drzwi, żadnych łańcuchów, murów, więzień, tak? Więzień w każdym słowie znaczeniu. A zamknięte już drzwi to szczególnie bez klamek. Serio, takich, które nie możemy otworzyć. Musimy czekać, aż to on nam otworzy. To jest w cudzysłowie. Ta karta właśnie... Jak ktoś ją kiedyś tam badał, to mówił, że ona jest strasznie smutna, cierpiąca, tak? Rysuje przeważnie tam na niej postacie, takie, które się kulą, boją się. No właśnie, takie te karty są złowieszcze, te dziewiątki mieczy, tak? Ale tak naprawdę to jest karta, która pokazuje, że chcemy wolności. Nasz duch jest tak jakby wyczulony na punkcie tej własnej wolności i widzi w tym momencie wszystkie ograniczenia jako coś naprawdę nieznośnego, coś duszącego, z czego coś trzeba wyjść, otworzyć przestrzeń, poczuć wolność. To jest właśnie ta karta, takie ma głębsze znaczenie. No ale wiadomo, nic dziwnego, że negatywnym znaczeniem tej karty są jednak wszystkie właśnie takie ograniczenia. To może tego dnia poczujemy, że mamy jakieś kajdany, mamy jakieś dyby, łańcuchy, jakieś drzwi zamknięte, przez które nie możemy przejść. Jesteśmy w sytuacji takiej niezaciekawej, tak jak po ósemce mieczy, tak? Jeszcze gorszej. Pozwoliliśmy sobie na to, że ktoś nas zamknął w jakimś schemacie, a tak naprawdę nie lubimy tego, jeżeli tak nie powinniśmy lubić. Bo zwróćmy uwagę, że tak naprawdę tu na tym świecie nikt nie jest wolny, tak? No i ta karta pokazuje się dla nas, jeżeli by chodziło tego dnia o pracę, byście się zastanawiali o pracę, to raczej tutaj trzeba by się zastanowić, by było przynajmniej na tym, żeby pracować w normowanych godzinach pracy, tak? A nie, że nie wiadomo jakiego dnia ile. Może zawsze bardziej na własny rachunek niż właśnie na etacie u kogoś. To może w tym dniu pomyślicie sobie o tym. Jeżeli ta karta wypada nam na ten dzień, to jedynie co nie jest dobrą wróżbą, to jeżeli chodzi o pieniądze. Tu lepiej tego dnia nic nie inwestować, żeby na przykład za bardzo nie stracić. Ale jeśli chodzi o miłość, może ona oznaczać to, że na przykład chcemy troszeczkę wolności, tak? I może czujemy, że jesteśmy ograniczeni, krępujemy się przez tę osobę. W jakiś sposób nie czujemy wolności tego dnia. Właśnie, poczujemy takie coś, że jesteśmy ograniczeni. Wiecie co? Ona jest też kartą takich ludzi, takich niezadowolonych buntowników, którzy szukają właśnie... takiej wolności, tak? Może za długo byliśmy w niewoli. Potrzebujemy tej wolności. To jest właśnie fajne. Tak z drugiej strony, to myśląc, to ten cały świat, który nas otacza, ten tymczasowy, tak? To jest tak jak więzienie z drugiej strony, bo kto jest wolny, tak? Te wszystkie podatki. Tak żebyśmy tak sobie tak naprawdę popatrzyli szczerze, to nikt nie jest wolny. Nikt. Nie możemy robić tego, co chcemy. To znaczy, nie jesteśmy wolni. No, karta ciekawa. Tego dnia myślę, że poczujemy troszeczkę, no właśnie chęć z wyzwolenia się, troszeczkę z czegoś. Każdy pewnie z czegoś innego. Druga ta karta, zobaczcie.
Tutaj może jakiś bałagan jest w naszym życiu. Może, żeby właśnie poczuć więcej wolności, może będziemy chcieli posprzątać dosłownie, lub przynajmniej w domu, czy tam w tym środowisku, gdzie będziemy pracować, w pracy, gdziekolwiek przebywamy tego dnia, tak? Będziemy chcieli ten jakiś bałagan i za dużo może rzeczy posegregować, może wyrzucić, bo tak naprawdę nasz dom, to miejsce, gdzie jesteśmy, co dużo godzin przebywamy, wpływa bardzo na nas, tak? Na wielu poziomach. Bałagan przecież może tak naprawdę osłabiać naszą pomysłowość, kreatywność, naszą energię w ogóle. I tutaj powinniśmy znaleźć czas, żeby usunąć to, co nam zakłóca, to właśnie naszą motywację. To, co widzicie, może coś zagraca dosłownie, tak? Możemy to komuś podarować, wyrzucić, jeżeli jest zepsute. Zauważmy może jakieś przedmioty, które nas otaczają źle, wpływają na nas, może jakieś złe wspomnienia przywołują, może coś, czego nie potrzebujemy, a dawno chcieliśmy się z tym rozstać, może to jest dobry czas, żeby po prostu to wyrzucić, pozobaczyć swoje ubranka, może na przykład już nie chcemy w czymś chodzić, ale też przetrzeć okna i puścić troszeczkę. Wiadomo, że jak szyby są przykurzone, to nie tak wszystko widzimy, jak to pięknie, jak jest okno umyte i wszystko jest takie jasne, bright, wyraźne. No i wpuścić na pewno z samego rana do naszych pomieszczeń świeżego powietrza. Wtedy będziemy mieli tę wyższą energię, tak? Właśnie. A odprowadzimy tę niższą energię. Myślę, że tutaj trzeba poprawić każdy chyba obszar w naszym życiu tego dnia, posprzątać. Od naszego ciała, po naszą szafę, po pomieszczenie, wszystko. Może nawet w głowie sobie było, trzeba by było poukładać. No bo tutaj... No fajne takie ze sprzątaniem ten dzień. Będziemy sprzątać, kochani. No i teraz przyszły już karty, których nie będę mówiła z pamięci. Ja wezmę sobie tutaj, będę czytała, co tu pisze, bo to są anielskie. Nie chcę tutaj poprzekręcać. I tak, pierwsza karta to jest: bądź ze sobą szczery. Spójrz w głąb swojego serca, a dowiesz się, jaka naprawdę jest ta sytuacja. Możesz bezpiecznie przyjąć prawdę, bo wesprzemy Cię i poprowadzimy przez niezbędne zmiany. Możesz na nas liczyć. Otoczymy Cię opieką, użyczając odwagi i siły. Skup całą uwagę na swoich prawdziwych pragnieniach, a przybędą do Ciebie na skrzydłach aniołów. Piękna ta karta jest. A ostatnia karta jest od Archanioła Michaela. I tutaj jest: dystansuj się do sytuacji. Tu Wam powiem, kochani, jaka jest modlitwa. Moja modlitwa. Archaniele Michaelu, proszę Cię o użycie Twojego płonącego miecza do odcięcia mojego przywiązania do strachu albo dramatu, tak, żebym mógł być skoncentrowany na wiedzy o tym, że spokój jest wszędzie, wewnątrz mnie i w tej sytuacji. Może niech właśnie Archanioł Michael odetnie tym swoim płonącym mieczem Was od tego strachu, jakiegoś dramatu. Może czas odpuścić pewne dramaty, troszeczkę więcej spokoju przywitać w naszym życiu tego dnia. Właśnie to jest bardzo fajna karta razem z tym sprzątaniem, prawda? Dziewiątka mieczy też pokazuje właśnie taki dramat, że nie czujemy się z czymś wolni i wyswobodzeni. Czas posprzątać, kochani. Życzę Wam bardzo udanego czasu i żyjcie spokojnie. Buziaczki, pozdrawiam Was, pa!